Cześć, siemanko moi drodzy, witam was na moim kanale. Dzisiaj, jak już możecie się domyślać, pogadamy sobie trochę o Pytonie Królewskim, o Dante. Nie będzie to taki odcinek typowo informacyjny, tylko po prostu sobie go nakarmimy, zrobimy taką małą aktualizację, co u niego słychać. No i co, dobra, przechodzimy moi drodzy. Oczywiście otwieramy, jak widzicie, ja go trzymam w boksie. Oczywiście docelowo planuję terrarium, jednak dopóki on jest młodziutki, trzymam go po prostu w zwykłym plastikowym boksie. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnej kryjówki. Powiem wam tak, kryjówka tutaj była, jednak jak na pewno pamiętacie z live'a, była akcja, gdzie no właśnie Dante próbował mnie zaatakować, no i mu się to oczywiście udało. No był atak udany z jego strony. Ja ogólnie wyczytałem, że przy młodych wężach często na takie agresywne zachowania pomaga właśnie pozbycie się kryjówki na jakiś czas. I powiem wam, że przyniosło to efekty, dlatego że no przestał być agresywny i ja, można powiedzieć, na chwilę obecną jest to najspokojniejszy wąż w ogóle ze wszystkich moich węży, jakie tutaj mam. Dopóki on jest młodziutki, jak widzicie, no nie ma tej kryjóweczki, jedynie jest miska z wodą. Mamy oczywiście lignocel. No i mata grzewcza po jednej stronie części tego właśnie boksa. No pokaż się malutki. Dobra. Tak się prezentuje Dante. No i tak, dzisiaj sobie go nakarmimy oczywiście i ja tak samo będę chciał podmienić mu tą miskę z wodą, dlatego że no jest delikatnie za mała już dla niego, a mi też zależy na tym, żeby wąż się mieścił do takiego pomieszczenia, do takiego baseniku. Także co, najpierw sobie zrobimy właśnie te porządki, czyli wyciągamy stary basen. Trochę już pozalewał. O, wiecie co, musimy tu jednak trochę od razu posprzątać, dlatego że ten lignocel po prostu spod spodu zaczął trochę już gnić, że tak powiem. Także robimy szybką aktualizację. Na chwilę was zostawiam. Dla was to będzie sekunda. Ok, moi drodzy, jestem z powrotem. Tej starej, niefajnej części pozbyliśmy się. I teraz oczywiście damy sobie trochę więcej tego lignocelu na to miejsce, żeby jednak tutaj pokryć ten brak, który usunęliśmy przed chwilą. Maluchu, nie bój się. Odsuwaj mi się stąd, bo ja ci tutaj teraz szefie podłoże robię, także nie przeszkadzaj. Dobra. A dosypiemy mu trochę jeszcze więcej. Ok. Maluszku, w tym miejscu, co ty właśnie jesteś, ja tutaj będę chciał ci dać basenik, także robimy spadanko, ewakuację, panie szefie. Dobra, i damy może ten nowy pojemnik z wodą bardziej w rogu. Jest sporo większy od tego, co był wcześniej. Ja go tak trochę podsypię, żeby jednak był tutaj stabilny w miarę. No i tak jak mówię, z tą kryjówką, moi drodzy, on oczywiście będzie miał kryjówkę, jednak dopóki, nazwijmy to tak, że ja nad nim pracuję, żeby jednak no nie był agresywnym wężem, co na razie mi się jak najbardziej udaje, tej kryjówki mieć nie będzie. Jeżeli już będzie tak naprawdę super, jak ja bym chciał, chociaż no widzicie sami, ja już normalnie go mogę brać, jest w miarę spokojny, także jego kryjówka jak najbardziej wróci w bardzo szybkim czasie. Jeszcze kilka dni go tak potrzymam bez kryjówki, a później wskakuje tutaj grota specjalnie dla niego. Także dobra, mamy wodę, basen jest. I teraz główna część dzisiejszego odcinka to sobie go nakarmimy po prostu, że tak powiem. O, widzicie, no nie byłoby odcinka, gdybym wami tutaj nie machnął, no. Ale wy wiecie, żeby nosić kaski, zapinać pasy. Dobra. W ogóle ja wam coś pokażę. Trochę mnie to tak szczerze zszokowało. Może u was to jest normalne w miastach, gdzie tam sobie robicie zakupy. Jednak pierwszy raz spotykam się z tym, żeby myszki były sprzedawane właśnie w takich opakowaniach, takich, wiecie o co chodzi. Ja na przykład z takim czymś spotkałem się jedynie przy mrożonych rybach, mrożonym pokarmie dla ryb. No i tak powiem wam, kupiłem właśnie mysz i trochę byłem w szoku. Ale no może po prostu ja jestem jakiś dziwny i tego nie wiedziałem. Także dobra, mamy myszę, ja ją otwieram i karmimy Dantego. On chyba teraz będzie chciał się napić, to może dam mu chwilę. A nie, on chyba po prostu kombinuje, bo on to jest taki kombinator mały. Ale wiecie co wam powiem? Mówcie co chcecie, ale on uwielbia siedzieć po kieszeniach. Dobra, mamy mysze. Ja oczywiście karmię tylko myszami mrożonymi, nie karmię żywym pokarmem.
I wiecie co, zrobimy sobie tak, położę jeszcze wieczko, żeby on się zaraz cały nie ufajdał w tym lignocelu. I po prostu na niego sobie poczekamy chwilę. Ale mam myszora dla ciebie, zobacz, Dante. Maluchu, no nie wierzę, że ty głodny nie jesteś. Czekajcie, ja sobie w ogóle rękę zamienię. Mu się teraz zwiedzanie włączyło. Co, malutki, nie jesteś głodny? Widzicie, ja to mam takiego farta, że zawsze jak coś nagrywam z wężami, to one nie chcą jeść. O, spojrzał się na nią, czyli prawdopodobnie się Malu zainteresował. Tak, już widzicie, już do niej ciągnie. Zaraz powinien być atak. Dobra, mamy atak. Jak widzicie, standardowo miało być na wieczku i trochę coś nie pykło. Dobra, już nie będę mu przeszkadzał. Da sobie radę, także widzicie, no wieczko jednak się nie przydało. Też pamiętajcie, że w momencie, gdy karmicie węże, nie wkładajcie rąk do terrarium czy tam do boksa, dlatego że wąż w tym momencie jak najbardziej może was zaatakować i to będzie jedynie wasza wina, że tak się stanie. Także nie robimy tak jak ja przed chwilą, czyli w momencie, gdy wąż je, czy atakuje, czy w tym momencie właśnie dusi swoją ofiarę, nie wkładamy rąk do nich. Dobra, tutaj mamy ogarniętego Dantego, czyli Pytona Królewskiego. Także co, na razie żegnamy się z nim. I moi drodzy, w tym odcinku tak naprawdę by było tyle. Jak widzicie, no główne takie rzeczy to właśnie tutaj w tym boksie lignocel, basen z wodą, do którego się wam zmieści. W tym momencie właśnie skarmienie. Widzicie, jak to w tym momencie wygląda. Wentylację mamy po tej stronie. Tam na dole, jak zobaczycie, mamy kilka rzędów. Oczywiście na pokrywie po drugiej stronie, czyli wentylacja grawitacyjna. Albo jeszcze wam go chwilę pokażę. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Przybliżę wam. Mogłem to zrobić ogólnie wcześniej, ale... O, jest Dante, maluszek. Także dobra, on sobie niech szamie. Zamykamy. I tak, no jeżeli chodzi o ogrzewanie, tak jak mówiłem właśnie, jest tylko na jednej stronie. Ma tak grzewcza, tak żeby wam sobie mógł wybrać, gdzie będzie chciał sobie siedzieć, gdzie będzie mu wygodnie ciepło lub gdy będzie chciał pójść do chłodniejszej sfery, to ma taką możliwość. No i co? Tyle z dzisiejszej aktualizacji, moi drodzy. Widzimy się oczywiście jutro w kolejnym odcinku Daily. Także zostawiamy łapeczkę, jeżeli odcinek wam się podobał. Subskrybujemy kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami oraz transmisjami na żywo. Tyle ode mnie. Bajo, trzymajcie się.